Tak się zaczęło. O świcie 1 września. Salwy z pokładu Schleswig-Holstein na zalogę Westerplatte. Najazd hitlerowski na Polskę. Jako pierwsi Polacy stawili opór potędze zbrojnej III Rzeszy, której marzyło się panowanie nad światem. W rocznicę tamtych dni kronika prezentuje dokumenty filmowe z walki, którą żołnierz polski prowadził na wszystkich frontach. Te zdjęcia z Warszawy 1939 roku zachowały się w archiwach różnych krajów. Te zdjęcia robili operatorzy frontowi przy polskiej marynarce wojennej, bitwa o Narwik. Na lądzie walczyli Podhalańczycy, na morzu jednostki polskiej floty. Unikalne kadry z chwili zatopienia przez lotnictwo niemieckie polskiego niszczyciela ORP Grom i akcji ratunkowej naszych marynarzy. Ci, których uratowano, walczyli wkrótce na Atlantyku. Patrolowali konwoje do Murmańska, później eskortowali aliancką flotę inwazyjną. Bitwa o Wielką Brytanię. Padła już Francja. Hitler szykuje się do inwazji na Anglię. Czy zdoła opanować niebo? Liczył się wtedy każdy pilot. W najcięższych dniach 1940 roku polscy piloci zniszczyli ponad 200 samolotów niemieckich. Tu, nad Londynem, nad kanałem, w brawurowych pojedynkach powietrznych brali rewanż za wrzesień. A tymczasem w okupowanym kraju krzepł ruch oporu. Oto niezwykły dokument, niedawno dopiero odcyfrowany. Te zdjęcia były kręcone w okupowanej Warszawie przez bojowników podziemia, amatorską kamerą, pod nosem patroli hitlerowskich. Ilustrowały, jak w najciemniejszych dniach Warszawa walczyła z okupantem, dywersyjnym napisem na murze, kpiną, satyrą. Front walki przebiegał przez każde miasto polskie, przez każdy las. Z walk partyzanckich zachowało się najmniej fotograficznych dokumentów, bo też i każda fotografia mogła być załącznikiem do egzekucji. Bitwę o szyny dokumentowali nieraz sami hitlerowcy. Zachowało się nieco zdjęć z lat, gdy oddziały leśne przekształciły się już w duże ugrupowania. Pierwsze zdjęcia operatorów czołówki filmowej Wojska Polskiego z formowania pierwszej dywizji kościuszkowskiej w Związku Radzieckim, wkrótce potem już pierwszej armii. Kamera operatora frontowego zanotowała początek bitwy pod Lenino. Stąd rozpoczęli u boku armii radzieckiej marsz bojowy, który miał ich zaprowadzić do Polski, a potem do Berlina. I tutaj na wschodzie odradza się lotnictwo polskie. Tam na brytyjskich Spitfire'ach, tutaj na radzieckich Jakach z polską lotniczą szachownicą. Pierwszy pułk lotnictwa myśliwskiego Warszawa uformowany w Grigoriewskoje. Pierwsza armia już jest w boju. Powstaje brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte. Front włoski. Wydaje się, że nikt nie zdoła zedrzeć flagi ze swastyką na Monte Cassino. Polacy i tutaj zameldowali się z iście nadwiślańskim humorem. Był z nimi polski operator. Jeden z kluczowych punktów obrony hitlerowskiej na drodze do Rzymu. Kilka szturmów wojsk alianckich zostało odpartych. Żołnierze 2. Korpusu Wojska Polskiego zdobyli wzgórze i klasztor na Monte Cassino. Wielu z nich tu pozostało na zawsze. Front wschodni dotarł do Bugu. Operatorzy czołówki filmowej uwiecznili na taśmie historyczne chwile wejścia pierwszych naszych oddziałów do Chełma i Lublina.
powitanie przez ludność polskiej flagi i polskiego munduru po 5 latach niewoli i poniewierki dowódców Wojska Polskiego. Powitanie oddziałów partyzanckich, które po raz pierwszy zwartym szykiem mogą defilować w mieście. Powstanie warszawskie. I tu, od pierwszych dni walki, na zdobycznych kamerach i taśmie powstaje dokument jednej z największych i najbardziej tragicznych bitew, w której żołnierzami byli wszyscy, a polem walki płonąca stolica. Na południe od Warszawy brawurowa próba uchwycenia przeczulka mostowego na lewym brzegu Wisły. Na drugą stronę Wisły hitlerowcy rzucili doborową dywizję SS Hermann Göring. Polska brygada imienia bohaterów Westerplatte toczy ciężką i zwycięską bitwę pancerną pod Studziankami. Dopiero teraz, w połowie września, ofensywa na środkowym odcinku dociera do Wisły. W bojach o Pragę biorą udział jednostki pierwszej armii Wojska Polskiego. Prawobrzeżna część Warszawy, Praga, zdobyta. Reszta stolicy, gdzie dogorywa powstanie, wciąż niedostępna. A tego lata na zachodzie powstał nareszcie drugi front. W wyzwoleniu miast północnej Francji, później Belgii i Holandii, nową kartę krwi i chwały zapisała polska dywizja pancerna generała Maczka. Po dziś dzień mieszkańcy tych miast pamiętają, że wolność przyjechała tu na polskich czołgach. Styczeń 1945. Trzeba było 3 długich miesięcy, by przygotować kolejne natarcie na olbrzymim froncie wschodnim. Wyzwolona Warszawa. W umęczonym mieście są już ludzie na powitanie wojska, ale nie ma ulic i domów. Prosto z marszu, dalej na zachód. Bitwa o Wał Pomorski była największą, jaką stoczył żołnierz polski w tej wojnie. Ciężkie własne ofiary. Ale przeciwnik rozbity. Na wschód Niemcy maszerują już teraz pod ścisłą kontrolą. Już niewiele pozostało kart i drogowskazów w polskim kalendarzu filmowym tej wojny. Wśród nich zacięta bitwa o Kolobrzeg i o dotarcie do Bałtyku. Na tyłach frontu wciąż bronili się w okrążeniu duże siły niemieckie. Tak było w Gdańsku. W jego wyzwoleniu wzięli udział polscy czołgiści. I tu też, na tle ruin, wciągnięto na maszt polską flagę. Wczesna wiosna 1945. Odra. Ostatnia wielka ofensywa tej wojny. Obok armii radzieckich biorą w niej udział na północy pierwsza, na południu druga armia Wojska Polskiego. I wreszcie ten drogowskaz, który stał się w ciągu lat wielkim symbolem. Przedmieścia Berlina. Końcowa, decydująca operacja, bitwa o stolicę III Rzeszy, która chciała panować nad światem. Jedyna sojusznicza flaga obok radzieckiej zatknięta w walce o Berlin, w Tiergarten. To już ostatnie dokumenty tej wojny, która dla Polski rozpoczęła się klęską, a zakończyła zwycięstwem. Wojna skończona. W stolicach świata radość powitania, łzy radości i tragiczny rachunek ofiar. Tak kończymy garść filmowych dokumentów z lat, w których Polska walczyła od dnia pierwszego po ostatni.